Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś premiera cyfrowa filmu Zazdrość i Medycyna. Ten film miał swoją premierę w 1973 roku. Dziś w wersji cyfrowej obejrzymy ten film po raz pierwszy. Cieszę się, że doszło do odnowienia jego. Przy okazji powiem, że te zabiegi odkrywają w negatywach różne rzeczy, o których nie mieliśmy wtedy pojęcia, ponieważ nasze kopie były na ogół bardzo marne z powodów technicznych. I tutaj na pewno też są rzeczy, których wtedy na ekranie prawie widać nie było. Cieszę się, że jeszcze raz ten film się skonfrontuje z widownią. I życzę Państwu dobrej zabawy. Napisałem ten scenariusz i on został wysłany do Chorobańskiego. Przeczytał ten scenariusz, zaprosił na rozmowę. I powiedział tak, no wie pan, bardzo chętnie teraz się zgadzam na to, podpiszę tę umowę, bardzo panu gratuluję. Mi się bardzo ten scenariusz spodobał, no, a w jednym miejscu pan nawet mnie trochę zdenerwował, bo pan wymyślił scenę, którą ja powinien był wymyślić, a tej sceny w książce nie ma. To jest taka scena, która jest w filmie, modlitwa tego Golda. Boże. Boże. Boże, nie karaj nikogo nieszczęściem. Boże, nie wódź niczyjej żony na pokuszenie. Ale spraw dobry, Boże. Żeby jeden mały, zdolny syn Izraela mógł się wykształcić na inżyniera. I żeby ojciec tego inżyniera mógł pojechać do Ameryki. Żeby miał dużo klientów, żeby robił świetne interesy, a nie musiał biegać po całym mieście jak ostatni makler, śledzić cudze żony. Fascynujący byli aktorzy, z którymi ja przecież do tej pory nie miałem w ogóle do czynienia, bo się tym nie zajmowałem, byłem daleko od nich. A tu była niebywały zupełnie zestaw. Bo był Andrzej Łapicki. Jak będziecie oglądali ten film, zobaczcie, jak on poprawia sobie kapelusz. To był Dmochowski, pani Ewa Krzyżewska, której wszyscy kibicowali, żeby dobrze jej wyszła scena erotyczna z Łapickim. Gdzie byłaś? Gdzie bywasz codziennie o tej porze? W kinie. Kłamiesz! To był zupełnie niebywały pan Włodzimierz Boruński, kuzyn chyba Tuwima. Takich kolorowych, fantastycznych postaci tam było o wiele więcej. Właściwie się kończyła jesień, jak myśmy pojechali do Krynicy na zdjęcia. To liście już spadły, te jesienne, no, ale trzeba było mieć jakąś tam ciągłość czasu, w związku z tym ja przymocowywałem jesienne liście do suchych gałązek, z czego się wszyscy ze mnie śmieli, ale tak po prostu ktoś to musiał robić i ja to robiłem. To, co nam towarzyszyło przez cały czas zdjęć, to był straszliwy warkot samolotu, ponieważ nie było wtedy takich profesjonalnych wiatraków, które robią wiatr, tylko mieliśmy pół samolotu ze śmigłem, bo to miał być wietrzny, jakby wieczny czas. To wszystko, ten wiatr był powodem, dla którego ci ludzie się zachowywali tak, jak się zachowywali. Ja myślę, że film wkracza w coś, w taką fazę, w jakiej książka jest od lat. Że nie tylko czyta się nowości, tylko wraca się do starej literatury. Na zapomniane półki sięga się,
sięgają ludzie młodzi, którzy nie mogli tego czytać. I sięgają ludzie, którzy to raz już przeczytali, ale chcieliby to jeszcze raz przeczytać. To samo właśnie być może zacznie się z filmem. Rebeko, czy ty mnie kochasz? Przecież sam o tym wiesz. Po cóż mnie pytasz? Myślałem, że zdradzasz mnie z doktorem. Mój mały, jaki ty jesteś niemądry. Trzeba mi wierzyć. Przecież sam widzisz, jak mnie nudzi ten chirurg. Przychodzi do nas to drugi dzień. Siedzi, nic prawie nie mówi. Po co ty się tak męczysz? Czy ty sam nie czujesz, że jestem ci wierna? Przecież ty mnie nie zdradzałaś nigdy. I nie zdradzisz, prawda? Powiedz. Nie. Nigdy. Jak mogłem cię podejrzewać, jak mogłem ci nie wierzyć? Przebacz mi, Rebeko. Przepraszam cię. Przepraszam. Nie ma za co.